Panie, nie chce mi się teraz. Jestem bardzo zajęty. Mam dużo pracy. Tato, ale szybko, naprawdę. Z nią jest coś nie tak. Okej, dla świętego spokoju dotknę, ale później wracam do pracy, okej? Dobra, to chodź szybko. Przytrzymaj dłużej. Okej. Rzeczywiście, z nią jest coś nie tak. Widzisz, mówiłam, ona jest jakaś zaczarowana. Myślę, że jesteśmy trochę przemęczeni, więc czas na wakacje. I ja bardzo chętnie. To gdzie lecimy? Mam pewien pomysł, ale najpierw zobaczcie intro. Gdzie byś chciała polecieć? Marzą mi się góry, ocean i trochę egzotyki. Góry, ocean, egzotyka? Istnieje takie miejsce w ogóle? Ech, tato, jeszcze dużo musisz się nauczyć. Lecimy na Maderę. W końcu upragnione wakacje. Mirelka, ale mamy problem. Co się stało? Po teleportacji w ręce pojawiło mi się to. Nawet tutaj nas dopadła? Na to wychodzi. Przeczytam szybko, czego tym razem od nas chce. Słyszałeś, tatuś, ten śmiech? Niestety tak. Wychodzi na to, że Zoja nieźle sobie z nas dworuje. A co tym razem napisała? Czytaj szybciutko. Jasne, już czytam. Dostaniecie kilka zadań, po których wykonaniu odzyskacie swoje rzeczy. Jeżeli nie, zostaniecie tu na zawsze. Nie śpieszcie się. Macie na to tydzień czasu. Ja tam do domu wracać nie muszę. To jest pięknie. Tak, ale ja niestety muszę wracać do pracy. Okej, damy radę jak zawsze. Czytaj pierwsze zadanie. Musicie zrobić sobie zdjęcie przy najsłynniejszej osobie, która urodziła się na Maderze. Skąd mam wiedzieć, kto jest najsłynniejszy z Madery? Tato, jakim ty jesteś nieogarem? Najsłynniejsza osoba urodzona na Maderze to Ronaldo. Ronaldo? Przecież on urodził się w Brazylii. Ech, tatuś jest już lekkim dinozaurem. Tatuś, ty mówisz o innym Ronaldo, ja mówię o Cristiano Ronaldo. Nieważne, kimkolwiek on jest, musimy zrobić sobie z nim zdjęcie. Wiesz może, jak znaleźć tego maderskiego Ronaldo? Mam pewien pomysł, chodź za mną. Jesteśmy na miejscu. Na miejscu? I gdzie jest ten Ronaldo? Za tobą, ślepaku. Że niby ten posąg? Tak, że robimy sobie zdjęcie z posągiem Ronaldo. Wiesz, nie było napisane, że musi być żywa postać. W sumie nie głupi pomysł. Dobrze, że jesteś taka mądra. Wiadomo po kim. Zostawię to bez komentarza. Lepiej zróbmy te zdjęcia. Okej, zadanie wykonane. Co robimy dalej? Dalej? To ja jestem głodny. Myślę, że czas na kolację, a kolejne zadania przełożymy na następny dzień. Okej, to zbieramy się do hotelu. Tatuś, mamy drugi dzień. Czytaj, jakie mamy zadanie. Spokojna, twoja rozczochrana. Ale ty lubisz marnować czas. Dobra, już czytam. Tata musi kupić Mirelce loda w słynnym Poncha Barze. Robi się ciekawie. Wynajmiemy Jeepa.
musisz zamówić mi Lada Calippo. Okej, idę. Trzymaj kciuki, żebym się dogadał. Mamko. Udało ci się. Zadanie na kolejny dzień zaliczone. To zostaje nam reszta dnia na zwiedzanie. Jestem za. Mirelka, mamy kolejny dzień i kolejne zadanie do wykonania. Okej, to czytaj, co mamy robić. Już się robi. Trzecie zadanie. Mirelka musi zrobić napis Madera na czarnej plaży w Seychelles. Prościzna. Skąd ty jesteś taka pewna siebie? Patera. Rzeczywiście szybka robota. Jak ty to zrobiłaś? Nieważne. Czytaj następne zadanie. Okej, szefowo. Czwarte zadanie. Musicie zbudować zamek z piasku na jednej z plaży. To też łatwe. Tylko musimy się teleportować. Mirelka, miałaś rację. Na Maderze jest piaszczysta plaża. Tato, jakbyś się interesował, to byś wiedział, że ta plaża jest sztuczna. Okej, to idziemy robić zamek. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. Kolejne zadanie.
wykonane. Reszta dnia jest dla nas, co mi się podoba. Dzisiaj ja przeczytam, co mamy do zrobienia. W piątym zadaniu tata musi wejść na szczyt Pico Ruivo i zjeść czekoladę Milkę. Podoba mi się, nawet miałem w planach ten wypad i jeszcze lubię tą czekoladę. Tak naprawdę ostatnie zadanie było inne, ale tata bardzo chciał zdobyć najwyższy szczyt Madery, więc mu trochę pomogłam. To jak, uda ci się to zrobić? Patera!
wodę z Pico Ruivo. Także czekam na następny dzień. Jestem ciekaw, co nas czeka. Cześć! Mirelka, zdobyłem wczoraj najwyższy szczyt Madery. Czekolada też była super. Czy mamy coś jeszcze do zrobienia? Pozwól, że przeczytam. Ostatnie zadanie musicie wykonać jednocześnie. Jedno z was musi zjechać na linię w Górskim Kanionie, a drugie z was musi być wtedy na katamaranie i oglądać delfiny. Ciężka sprawa z tym zadaniem. Tak, ale jeżeli chcemy odzyskać paszporty, musimy dać radę. Okej, w takim razie na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Okej, zadanie wykonane. Co teraz? Nie wiem, mamy jeszcze sporo czasu. Możemy pozwiedzać. Okej, podoba mi się. Udało się, mamy paszporty. Wracamy do domu. Piąteczka.